Audycja, pozostańcie ściśle ze słowem tej godziny. Czy pamiętacie, jak w Starym Testamencie, na początku w ogrodzie Eden, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z drzewa poznania dobra i zła, ani się go dotykać? A to samo czytamy na końcu Biblii, w Księdze Objawienia. Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plak opisanych w tej Księdze, a jeśli ktoś odejmie coś ze słów Księgi tego Proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z Księgi Życia i ze Świętego Miasta i z rzeczy, które są opisane w tej Księdze. Dzisiaj to słowo wciąż jest aktualne. Nie wolno Wam nigdy opuścić tego słowa. Musicie pozostać ściśle z tym słowem tak, jak ono jest napisane. Nie możecie wstawiać do niego żadnej prywatnej interpretacji. Po prostu mówcie to dokładnie w taki sposób, jak to zostało napisane. To jest Boże Słowo i to jest Bóg. Bóg i Jego Słowo to jest to samo, dokładnie to samo. Pozostańcie w Słowie. Każde mówione słowo Boga jest oryginalnym nasieniem. Bóg zasadził do ziemi wszystko przez swoje słowo, a jak długo pozostaniecie z tym oryginalnym nasieniem, ono będzie dalej się rozmnażać i na nowo się zreprodukuje. Skrzyżujcie je, a ono umrze. Jezus powiedział, że jeśli pojedyncze ziarno, wpadłszy do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem pozostaje. Ziarno słowa zostało zasiane w dniach Jezusa. Potem apostołowie zostali posłani, aby głosić czyste słowo Boże. To objawienie było fundamentem założonym pod kościół ciało Jezusa Chrystusa, który był budowany w kolejnych wiekach. Nasienie słowa w dniach Pana Jezusa zostało włożone do gleby ludzkich serc. Podobnie jak zboże, które wzrastając przechodzi poprzez różne stadia rozwoju, stając się źdźbłem, kłosem, łuską, aby ostatecznie ukształtować się ponownie jako nasienie i dojrzeć, by oddzieliła się łuska. Tak samo kościół przechodzi poprzez proces, w którym słowo Boże kształtuje oblubienicę na obraz Jezusa Chrystusa. W każdym wieku Bóg pracował nad swoją oblubienicą, podobnie jak ludwisarz, który wykonuje dzwon, dobierając składniki stopu w taki sposób, aby wydawał odpowiedni ton. A w każdym wieku Kościoła dźwięk poselstwa był inny, różnił się od pozostałych, ale obecnie oblubienica wydaje jeden, ten sam dźwięk. Teraz to wszystko musi przekształcić się i połączyć, aby wydawać jeden ton, jedno poselstwo wskazujące na jedność. Mianowicie, że poselstwo jest Słowem Bożym, samym Bogiem i nie istnieje nic innego poza nim, po to, aby odzwierciedlić Jezusa Chrystusa na ziemi. W ten sam sposób Bóg pracuje nad jednostką, tak jak poselstwo w kształcie piramidy. Jest to układane na siebie, aż dochodzi do tej mniejszości kamienia szczytowego. Usługa Jezusa Chrystusa na ziemi musi być tą samą, którą On wykonywał, inaczej On nie może do tego przejść. Potem jest to szlifowane, aż ujrzysz w tym słowie swoje oblicze. W Starym Testamencie, zanim baranek został zabity, musiał być sprawdzony, że jest bez skazy, aby ojciec, głowa rodziny, mógł zastosować znak krwi tego baranka. A właśnie w ten sposób Bóg dzisiaj postąpił ze swoim słowem. On dał nam doskonałe i potwierdzone słowo na tą godzinę. Trzecie pociągnięcie przyniosło poselstwo, które jest czystym, doskonałym słowem Bożym, bez żadnej domieszki starych poprzednich poselstw. Twórcze mówione słowo, królewskie nasienie wiary Abrahama. Pismo mówi, że nasza wiara przez doświadczenia okazuje się cenniejsza niż złoto, które jest wypróbowane w ogniu. To złoto musiało dotąd przebywać w tym ogniu, aż człowiek ujrzał na powierzchni tego złota swoje oblicze. Dlatego oblubienica musi być cały czas w obecności słowa na tą godzinę, musi być w atmosferze Ducha Świętego, aby okazać się zamanifestowanym, doskonałym i już potwierdzonym słowem na tą godzinę, by mieć charakter Jezusa Chrystusa i zrodzić Jego życie. Tylko Bóg jest stwórcą i dawcą życia. Szatan, nieprzyjaciel, nie jest stworzycielem. On obserwuje, bada i tylko podrabia. On to czynił poprzez wszystkie wieki, począwszy od Edenu, ale tej jednej rzeczy on nie potrafi podrobić. Istnieje tylko jedno, czego on nie może podrobić, a to jest słowo. Słowo na tą godzinę. On tego nie rozumie. Pełne posłuszeństwo całemu Słowu Bożemu upoważni was do znaku. W czasie, gdy się modlicie, musicie mieć znak, aby go przedstawić ze swoją modlitwą. Gdy z waszą modlitwą możecie przedstawić znak, to wskazuje, że w pełni doszliście do posłuszeństwa całemu Słowu Bożemu. Gdy otrzymaliście znak, okazało się, że byliście posłuszni każdemu Słowu. W ten czas wy i Słowo jesteście jedno. Prosicie tylko o tą rzecz, którą wy jesteście. Jesteś osobą połączoną z Chrystusem z Objawienia 10. W każdym wieku szatan przychodził i posługiwał się tą bronią, którą mieli wierzący, aby stać się bardziej zwodniczy, aby móc bardziej oszukać ludzi. On przychodzi ze Słowem, on kiedyś przyszedł do Pana Jezusa i posłużył się dokładnie tą samą bronią, którą posługiwał się Jezus. On przyszedł ze Słowem, ale Jezus również stosował to Słowo. Jezus wiedział, że to Słowo jest napisane o nim. Szatan również znał Słowo, ale Jezus miał doskonałą wiarę, ponieważ znał swoje miejsce w Słowie, znał swoją pozycję i wiedział, że narodził się na ziemi, aby wypełnić proroctwo Starego Testamentu. Tak samo jest dzisiaj. Oblubienica, Kościół narodził się w pewnym określonym celu, aby wypełnić, zamanifestować obietnicę na tą godzinę. Uwierzytelnić, potwierdzić każde słowo zapisane w Nowym Testamencie. Dlatego musimy chodzić w wierze, a Bóg posłał nam dzisiaj coś, aby wzbudzić tą wiarę w nas. Bóg stąpił w ciele, zamanifestował samego siebie i potwierdził każdą Bożą obietnicę, aby wzbudzić w Kościele wiarę Jezusa Chrystusa, wiarę doskonałą. Na czym polega ta doskonała wiara? abyś mógł rozpoznać swoje miejsce w słowie. Jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, jeśli serce cię nie potępia, cokolwiek powiesz, to się stanie. Te wszystkie rzeczy w trzecim pociągnięciu zostały nam dane, abyśmy wierząc, że jesteśmy postawieni na pozycji jako boże królewskie nasienie Abrahama, zastosowali to w praktyce w codziennym życiu dla naszych małych spraw. Niechby Bóg dopomógł każdemu, aby usłyszał ten dźwięk, który wydaje dzwon tego wieku. Poselstwo na tą godzinę Dlatego, że nie wolno zmieszać tych poselstw, ponieważ każde poselstwo, kiedy ono przychodzi, jest nowym poselstwem i ono jest w sprzeczności, nie zgadza się z poselstwem minionego wieku. Wierzący muszą umrzeć dla poselstwa minionego wieku, aby rozpoznać słowo na swój dzień. Właśnie na tym polega ta walka, na tym polega ten największy bój stoczony kiedykolwiek rozpoznać Boga dzisiaj, przyjąć zachętę i słowo na tą godzinę, które pozwoli przezwyciężyć pokuszenia tego wieku. Obserwujemy w Biblii, że gdy apostoł Paweł usługiwał w Galacji, ci wierzący przez wiarę zobaczyli Boga w Pawle. Uwierzyli jego poselstwu i zostali zapieczętowani obiecanym duchem. Ale po pewnym czasie przyszli do nich ludzie, którzy głosili rzeczy niezgodne ze słowem na tą godzinę. Literalnie one zgadzały się ze słowem, ale była to litera, która ich zabijała, pozbawiała społeczności z Bogiem, pozbawiała światła i przebudzenia, które dał im Bóg. Pojawili się tam nauczyciele, uczący ich, że powinni trochę powrócić do starego poselstwa. Ci ludzie, którzy nauczali Galacjan w ten sposób, próbując pomieszać poselstwo nowe z poselstwem starym, udowodnili przez to, że nie byli prawdziwymi kaznodziejami powołanymi przez Boga. Nie mogli przynieść słowa, które by ugruntowało ludzi i doprowadziło ich do połączenia z Jezusem Chrystusem. A była to obietnica dla każdego wieku, że słowo, które przyszło przez posłańca, mogło połączyć wierzących danego wieku z Jezusem Chrystusem, co przenosiło ich do społeczności z Panem. A posłaniec i poselstwo są jedno: posłaniec był tym poselstwem, posłaniec żył tym słowem tak, jak każdy z nas powinien nim żyć, dlatego że my jesteśmy posłańcami tego dnia. Oblubienica dzisiaj przez przyjęcie tego słowa jest Mesjaszką. Ona jest pomazana, aby nieść słowo tej godziny. Ale jest tylko jeden sposób, jak możemy nieść poselstwo tej godziny. Musimy żyć tym słowem. Musimy być jedno z tym słowem. Tylko wtedy to poselstwo może być przekazane. Paweł miał Ducha Świętego i z tego powodu ludzie mogli przyjąć od Niego nasienie. Życie wieczne, Boże nasienie i słowo przychodzi tylko przez ciało wierzących. Pozostali mogą próbować głosić słowo – oni będą do tego rościć sobie prawo, ale na końcu doprowadzą ludzi do zamieszania. Słowy skształtowane w oblubienicy, tak jak było w Marii, która przyjęła słowo bez seksu i zrodziła Jezusa, słowo w ciele na ziemi. Teraz na ziemi jest kobieta, żona baranka, oblubienica, w której jest słowo. Jest to Jezus Chrystus zasłonięty w niej. Te myśli, które były w Bogu przed założeniem świata, są teraz w oblubienicy. Jest to tajemnica Boża. Gdzie ona jest? W kościele żywego Boga. Ona jest otwartymi kartami tej Biblii, ona jest objawionymi kartami tego poselstwa. Te tajemnice możesz widzieć zamanifestowane na niej, o ile Bóg ci to objawi. Ale jeśli nie znajdziesz łaski w Bożych oczach, możesz czytać tą Biblię, a będzie to przed tobą zasłonięte, bo Bóg się ukrył, Bóg jest dzisiaj zasłonięty. Paweł, gdy przyszedł do tych ludzi w Galacji, próbował przyprowadzić ich do słowa, które przyjęli na początku. Na samym początku przez usługę tego posłańca mieli takie przeżycie, które było wystarczające na całą tę drogę. Sednem było to, że przez te wszystkie lata oni mieli trwać w tym słowie i właśnie to jest największym pokuszeniem. Wtedy było i dziś jest największym pokuszeniem. Oni otrzymali pełne słowa przez usługę Pawła i mieli tylko pozostać w tym słowie, w nim dojrzewać. Tak samo oblubienica dzisiaj przyjęła pełne słowa przez to poselstwo. Kiedy przyjąłeś to słowo, potencjalnie przyjąłeś wszystko, co jest zapisane w tym słowie. To słowo jest w tobie w formie nasienia. Kiedy spotykają cię w życiu różne sytuacje, w których nie wiesz, jak postąpić, jakaś choroba, popatrz, to jest w tobie, to nasienie jest w tobie. Ta odpowiedź jest w tobie, duch święty jest w tobie. A kiedy usuniesz się na bok i pozwolisz Bogu działać, wtedy Bóg przyjdzie na widownię, objawi samego siebie i zaspokoi tą potrzebę. Jeśli całkowicie mu się wydamy z wiarą, Bóg może podnieść nas na taki poziom, gdzie otrzymamy odpowiedź przez zmysł wiary. Dlatego miejmy wiarę w Boga, miejmy wiarę w Boże obietnice i spodziewajmy się wielkich rzeczy od Niego. Ci Galacjanie byli niepokojeni przez osoby, które nie były ugruntowane w poselstwie. Oni stracili odpocznienie i stracili pokój z Bogiem, stracili kierunek. Do tej pory poruszali się w jednym kierunku, to słowo się rozwijało. Bóg daje pełnię do Twojego wnętrza. A potem to zaczyna się rozwijać, aż dochodzi do samej pełni, do manifestacji, i ty wtedy udowadniasz, kim jesteś, a potem Bóg zabiera cię z tej ziemi. Bóg dziwnie działa z człowiekiem. Czasami Bóg postawi tu kogoś dla krótkiego poselstwa. On chce się przez ciebie wyrazić. Może tylko po to, abyś tu na ziemi złożył komuś świadectwo. To był cel, dla którego żyłeś tu na tej ziemi. Albo żebyś wiernie wychowywał swoją rodzinę, swoje dzieci, aby służyły Bogu. Bóg cię postawił tam w pracy dla jakiegoś celu. Kiedy usuniemy naszego własnego ludzkiego ducha i pozwolimy, aby Bóg działał na innym poziomie, aby ten kanał wiary został udrożniony, wciąż mamy te same problemy wokół nas, kłopoty, ale patrzymy na te rzeczy w inny sposób. Potem te problemy muszą zejść z naszej drogi. To jest Boży sposób działania. Bóg najpierw rozpoczyna przemianę od nas samych, a potem, jakakolwiek jest to góra, kiedy tylko wypowiesz słowo, które Bóg włożył do twojego wnętrza, ta góra musi się przesunąć. Jeśli ty wypowiesz, nie jest to człowiek, ale Bóg, który mówi, wtedy to musi odejść, cokolwiek to jest. Ale musimy wejść do tego stanu, do tej atmosfery, a do tego jest potrzebna społeczność. Ci Galacjanie stracili społeczność z Chrystusem. Przed ich oczami Paweł wymalował Chrystusa, oni go widzieli, ale minęło parę lat i ten obraz nie był już tak klarowny. Zaczęli wątpić, zaczęli patrzeć do tyłu. I to jest właśnie problem. Ludzie wychodzą w prawdziwym przebudzeniu słowa, a po pewnym czasie oni patrzą znowu do tyłu. Musimy rozpoznać słowo na dziś. Słowo w ciele. Kościół, oblubienice. Jezus był tak doskonale zidentyfikowany z Ojcem, że powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I we mnie jest Ojciec, który jest Słowem. To właśnie nauka o Trójcy czyni Kościół bezmocny. To jest sposób, w jaki szatan wchodzi do Kościoła. Galacjanie widzieli obraz Chrystusa, widzieli słowo w życiu posłańca i to słowo było w ich życiu potwierdzone. Ale później zaczęli tracić ostrość i widzieli już trzy osoby. W ten sam sposób dzieje się to dzisiaj. Jest tylko jedna osoba, która może nam pomóc to jest Chrystus. A kim jest Chrystus? Chciałbym na chwilę się przy tym zatrzymać. To jest takie ważne. Kim jest Chrystus dzisiaj? Brat Branham powiedział: Chrystus to jest namaszczone słowo na tą godzinę to jest Chrystus dzisiaj. Wiecie, że to jest On, to jest nasz wierny towarzysz, to jest nasz przyjaciel, nasze objawione Słowo, to jest Ten, z którym mamy pozostać dniem i nocą w Jego obecności, aby rozpoznać, czym to Słowo jest. Nie ma żadnego innego Chrystusa, nie ma żadnej innej Ewangelii, żadnego innego poselstwa, żadnej innej zwierzchności, żadnego innego głosu. Tylko to Słowo, to jest On sam objawiony dzisiaj. Paweł, kiedy przyszedł do Galacjan, pragnął uczynić tylko jedną rzecz. Przyprowadzić tych ludzi z powrotem do tego, co mieli na początku. I właśnie to czynimy. Po co jest usługa dzisiaj? On umieścił swoje słowo w oblubinicy, w swoim ciele, aby członek członkowi posiłku dodawał, abyśmy mogli się budować we wierze, żeby trwać w tej prawdzie, którą on już nam dał. Kiedy Bóg da ci prawdziwy chrzest duchem świętym, on oddzieli ciebie od wszelkiej niewiary tego ciała, od intelektu, od tego świata, od miłości do tego świata, od telewizji, cielesnych książek złego towarzystwa. Czy wiesz, że złe towarzystwo może oddzielić cię od Boga? Towarzystwo ludzi, którzy nie żyją z Bogiem, którzy nie przebywają w Bożej atmosferze, którzy nie poruszają Bożej obietnicy? Dlatego wszystkie Boże ptaki jednakowego gatunku zawsze zgromadzają się razem. I wiemy, że orły też zawsze zgromadzają się razem. Dlaczego? One mają wspólny pokarm. Orły nie zgromadzają się z sępami, tak samo jak gołębica nie może zgromadzić się z krukiem, ponieważ ona spożywa odmiennego rodzaju pokarm. Niewłaściwe towarzystwo w Twoim życiu może oddzielić Cię od Boga, bo ludzie noszą ze sobą ducha, a ten duch, którego oni noszą ze sobą, jest w ich sercu. To nie jest to, jak oni się zachowują, jak mówią, ale to, co jest w ich sercu. Ten duch niesie pewną atmosferę i pewien wpływ, a duchy są przenoszone przez słowa. Skąd wychodzą te słowa? One wychodzą z nas. Każdy z nas wyraża to, kim jesteśmy, poprzez nasze zachowanie i przez słowa, które wychodzą z naszych ust. Nasienie, które wpadło do gleby w dniach pana Jezusa, uległo całkowitemu rozkładowi w ciemnych wiekach Kościoła. Potem powstało źdźbło, poselstwo Lutra, w Sprawiedliwy z Żyć Będzie. Następnie pojawił się kłos, poselstwo Wesleya, Poświęcenie. W tym kłosie pojawiła się łuska, typ ruchu zielonoświątkowego, przywrócenie darów. Ta łuska była bardzo podobna do nasienia. Kiedy ludzie patrzyli na czas wylania Ducha Świętego, przywrócenia darów do Kościoła. Wydawało się, że jest to długo oczekiwane odnowienie, przywrócenie pełni słowa. Kiedy pojawiły się języki, kiedy pojawiły się proroctwa i uzdrowienia, ludzie nazywali to pięćdziesiątnicą. Ale to nie była pięćdziesiątnica, ponieważ prawdziwa pięćdziesiątnica mogła powrócić dopiero po tym, kiedy miało być zasiane prawdziwe nasienie. Najpierw musiało przyjść prawdziwe nasienie, musiał przyjść wczesny deszcz, aby mógł przyjść późny deszcz. Musiało przyjść prawdziwe słowo, a słowa nie było, ziarna nie było. Była Maria, łuska, ale nie było prawdziwego nasienia, ponieważ prawdziwym nasieniem jest Chrystus. Chrystusa jeszcze nie było. A Biblia mówi, że przyjdzie prawdziwe nasienie, Malachias 4, aby przywrócić Kościół do pierwotnej, oryginalnej wiary Pięćdziesiątnicy. A czym była prawdziwa, oryginalna wiara Pięćdziesiątnicy? To było słowo, to było nasienie, które było zasiane. To był wiek nasienia, wiek oblubienicy, to był wiek oblubieńca, wiek syna człowieczego. W dniach nasienia Słowa, Piotr powiedział: Pokutujcie i niech każdy z Was. Pochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar ducha świętego. Potem usługa Pawła umieściła wierzących w Słowie. On był posłańcem do pierwszego, efeskiego wieku Kościoła, rozdzielił zakon od łaski. Pokazał, że jachwę Starego Testamentu stał się Jezusem Nowego Testamentu i nauczał o pełnej łasce dla wierzących. Dzięki temu objawionemu Słowu wierzący pierwszego wieku Kościoła mieli pełny pokój i pełną radość w czasie doświadczeń. Paweł pisze do Hebrajczyków, potem, kiedy przyjęliście słowo i uwierzyliście, z radością przyjęliście grabież waszego mienia. On wygłosił swoje poselstwo, a ci wierzący to przyjęli. Wtedy rozpoczęła się duchowa walka. Wielu się zapierało i odchodziło od poselstwa. Dlaczego? Nie byli nasieniem. Ale wierzący, tam na początku, oni z radością przyjęli te próby. O czym mówił Paweł, o czym mówił Piotr, czego oni nauczali Kościół? Oni mówili ludziom, że kiedy stają się wierzącymi, nie będzie im tak łatwo. Paweł nauczał tych nowych wierzących, że muszą wejść do Królestwa Bożego przez wiele ucisków. On im pokazywał słabe miejsca. Mówił: Uważajcie, będziecie wyznawali wiarę w potężnego Boga, a przyjdzie taki moment, że gdy będziecie się modlić, będzie Wam się wydawało, że ten Bóg Was nie wysłuchał. Musicie iść dalej, może tego nie rozumiecie, ale musicie dalej naśladować Pana, musicie dalej iść za Słowem, dlatego że te doświadczenia, które przychodzą, są po to, abyście stali się wypróbowanym złotem w ogniu, w ogniu doświadczeń. Tam na początku był wiek nasienia, wiek oblubienicy, a Bóg obiecał odrestaurowanie drzewa oblubienicy. I my żyjemy w czasie odrestaurowania. Bóg posłał nam wczesny deszcz, mówione słowo jest oryginalnym nasieniem. Brat Branham mówi, że teraz na ziemi zostało zasianych trzy rodzaje nasion. Trzy odmienne rodzaje nasienia zostały zasiane teraz na ziemi, w naszym czasie. Nasienie nauki zielonoświątkowej, nauki charyzmatycznej w ogniu przebudzenia, nasienie nauki ewangelicznej, legalistyczni chrześcijanie bez emocji, ale również zostało zasiane samo prawdziwe słowo. A nadchodzi czas, że tamte dwa nasienia połączą się razem, będą działać w kooperacji w Światowej Radzie Kościołów. I wystąpią przeciwko Słowu. Widzimy, że to się dzieje właśnie teraz. To jest nasz wiek, to jest wiek dojrzewania, wiek żniwa, to jest ta godzina. Z tego powodu Abraham powiedział, że dowodem posiadania Ducha Świętego jest to, że macie jasne zrozumienie słowa. Po czym poznasz, że masz Ducha Świętego? Nie po emocjach, nie po znakach, nie po przeżyciach, ale co dzieje się w naszym czasie? Całe tłumy ludzi czynią znamiona, aż w końcu mamy generację poszukiwaczy znamion, która wie bardzo mało albo w ogóle nic o słowie, ani o prawdziwym działaniu Ducha Bożego. Jeżeli widzą krew, olej i ogień, są szczęśliwi, niezależnie od tego, co jest napisane w Słowie. Oni będą wspierać każdy znak, nawet taki, który jest niezgodny z Pismem. Lecz Bóg ostrzegł nas przed tym. On powiedział w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale, że w ostatecznych dniach te dwa duchy będą tak blisko siebie, że tylko ci prawdziwi wybrani będą je mogli odróżnić, ponieważ tylko oni nie zostaną zwiedzeni. Jak możecie odróżnić te dwa duchy? Poddajcie tylko próbie Słowa. Jeżeli oni nie mówią tego słowa, to są z tego złego. Widzicie w jakim czasie żyjemy? Bóg nigdy nie postawił znaków i cudów ponad swoje słowo, ale on dodał znaki i cuda jako dowód do słowa, tak jak stało się tej wdowie, która przyjęła do swojego domu Eliasza. Kiedy przyjęła słowo, zobaczyła cud. Tak samo jest z nami. Bóg potwierdzi słowo i przyzna się do swojego słowa. Nie miało znaczenia, jak wielu ludzi wtedy spotkało się z Eliaszem. Nie ma znaczenia, jak wielu ludzi coś czyni i intelektualnie wyznaje. Ty musisz mieć osobistą wiarę, dlatego że Boże objawienie przychodzi indywidualnie do jednostki. Musisz mieć wiarę bez względu na to, ilu ludzi coś twierdzi. Nie ma żadnego znaczenia. Ty musisz rozpoznać, czy Eliasz ci się objawił. Ty musisz rozpoznać, czy słowo jest w twoim domu. A potem możesz oglądać ten cud. Teraz ta usługa się zmienia i akcent został przeniesiony na to poselstwo. Wielu dobrych ludzi dzisiaj pozostaje w więzieniach denominacji. Nie mogą złożyć właściwego wyznania. Oni są tymi, którzy biegli dobrze. Kto im przeszkodził? Inni nauczyciele, którzy nauczali rzeczy niezgodnych ze Słowem na tą godzinę, oni pomieszali poselstwo, stare poselstwo z nowym poselstwem, doprowadzając ludzi do zamieszania i największej tragedii, jaka miała miejsce kiedykolwiek na ziemi. Dlaczego? Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską. Z tego powodu Maria, będąc łuską, która otaczała to nasienie, musiała zaprzeć się tego Słowa. Z tego powodu ruch zielonoświątkowy musiał zaprzeć się tego Słowa. Z tego powodu wielu ludzi powołujących się na to poselstwo zapiera się tego słowa. Oni idą z Jezusem i w pewnym momencie uświadamiają sobie, że Jego nie ma między nimi. Oni muszą powrócić. Gdzie? Na to miejsce, gdzie On dzisiaj jest. Tam jest jedyne miejsce oddawania Bogu czci. Ono jest w Słowie na tą godzinę. Ale co jest do tego potrzebne? Potrzebna jest miłość, właściwa atmosfera, aby to nasienie mogło rosnąć. Właściwa gleba, miłość Boża do tego słowa. Miłość do Chrystusa powoduje, że to nasienie żyje w Twoim życiu. Przez społeczność z tym słowem, przez to, że pozostaje z tym słowem dzień po dniu, to słowo zaczyna żyć. Ono objawia się Tobie. Chodź za mną i naśladuj mnie. To jest głos Boży, który się dzisiaj rozlega. A więc Maria była tylko tą łuską, tak samo jak ruch zielonoświątkowy dzisiaj. Co on uczynił? On zaparł się z słowa. On wypycha to słowo. Oddziela się wielu ludzi, którzy niby są, czy byli w tym poselstwie. Którzy mają zielonoświątkową koncepcję i są pod starym namaszczeniem, pod starym poselstwem, oni dzisiaj zapierają się tego słowa. Oni wypychają to ziarno. Oni nie chcą mieć nic wspólnego z tym słowem. To ziarno nie odchodzi od tej łuski. Ta łuska odchodzi od tego ziarna. Czego oni nie mogą znieść? Słowa w ciele. Słowo przyszło przez Boży Kanał. Malachiasza 4, Łukasza 17:30, objawienie 10. Kto przyszedł? Słowo przyszło. Ziarno jest tutaj. To jest czas żniwa. Anioł Boży jest tutaj. Po co? Aby oddzielić ziarno od plewy, aby oddzielić konkol, związać konkol i oddzielić ziarno. Ziarno dojrzewa. Jest tutaj ktoś, kto może doprowadzić ciebie i mnie do dojrzałości. To jest słońce syna. Ten sam syn, który objawił się na wschodzie, objawił się na zachodzie. Kto to był? To był Chrystus, syn człowieczy. Został objawiony, ponieważ nasienie opuściło plewę i opuściło łuskę. To się już stało. Słowo zostało usunięte, słowo zostało wypchnięte. W którym zborze dzisiaj jest Chrystus? Ja wam powiem, gdzie jest Chrystus. On jest w oblubienicy. Przyjmij do swojego serca słowo na tą godzinę. Kiedy je przyjmiesz, ono ci się objawi. Karm się tym słowem, pozostań z nim dzień i noc. Nie odstępuj nigdy od niego, a ujrzysz w swoim życiu wielkie zwycięstwo przez wiarę w słowo i manifestację żywego Boga. Ono będzie cię prowadzić. To jest twój pocieszyciel. To jest ten, który był z nami, a teraz ma być w nas. To jest ten sam, który był tu na ziemi, który zamanifestował się w proroku. Ten sam pocieszyciel przyszedł i jest pomiędzy nami, wszędzie, gdzie jest głoszone to słowo, ponieważ Duch Święty jest zainteresowany dzisiaj w potwierdzaniu tego słowa. Bóg potwierdza to poselstwo. Chrystus przyszedł teraz, aby wypuścić nas na wolność. Przyszło słowo. Dzisiaj jest ta godzina, w której na głos trąby to ciało w jednej chwili, w okamgnieniu, ma zostać przemienione. Ale gdzie jest poselstwo, które ma tego dokonać? Gdzie jest to słowo, które ma dokonać tej przemiany? Boża moc przemienienia, moc przemienienia, gdzie ona jest? W oblubinicy, w słowie, w słowie na tą godzinę, a ono zostało przyjęte przez oblubinicę. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Niech was Pan błogosławi.